Zbyszek, Brian zostawił nam jakąś kartkę. Jaką kartkę? Pokaż to gówno. Drodzy rodzice, poszedłem mieszkać z moją dziewczyną. Wiem, że mam zaledwie 14 lat, ale jestem szalenie zakochany. Nie przedstawiłem wam jej wcześniej, ponieważ wiem, jakie macie uprzedzenia co do wytatuowanych prostytutek. Jezus Maria! Cicho! Ale się mylicie. Mimo tego, że jest o 20 lat starsza, to bardzo mnie kocha i zaproponowała wspólne mieszkanie w swojej przyczepie kempingowej. Tam właśnie będziemy wychowywać nasze dziecko, którego się spodziewamy. Mamy nadzieję odwiedzić was pewnego dnia z dziećmi, których chcemy mieć dużo. Chcemy dać wam wiele wnuków. Właśnie teraz, gdy jej AIDS jeszcze nie jest w bardzo zaawansowanym stadium. Zbyszek, zrób coś! Cicho, babo ty! Iryna zasługuje na to i na wiele więcej. Otworzyła mi oczy i teraz wiem, że marihuana nie jest taka zła. Uprawiamy ją niedaleko kempingu i sprzedajemy ćpunom w zamian za kokę, dropsy i kwasy. Przesyłamy całusy i pozdrowienia. Wasz zawsze kochający Brian. PS. Wszystko jest kłamstwem. Jestem w domu babci Jadzi. Chciałem, żebyście zrozumieli, że bywają w życiu gorsze rzeczy niż to, że wasz syn ma w szkole zagrożenia z 6 przedmiotów. Dajcie mi proszę znać, kiedy będę mógł bezpiecznie wrócić do domu. Uff, dobrze, że to kłamstwo. Kłamstwo, nie kłamstwo, oberwie mu się. Już ja wiem jak, gówniarz jeden. O, babcia już z kościoła? A tak, już wróciłam i list mam dla ciebie. W skrzynce był, chyba od ojca. Pewnie chcą, żebym już wracał. Dobra, pokaż to gówno. Drogi Brajanku, jestem tak zniesmaczony, że pod wpływem szaleństwa rozwaliłem młotkiem twój PlayStation. Przejechałem też kilka razy moim Jeepem po twoim rowerze i elektrycznej hulajnodze. Spaliłem w kominku twoje markowe ubrania. Udostępniłem również twoje zdjęcia nago na Instagramie i Facebooku i zrobiłem kilka fałszywych wpisów sugerujących, że jesteś gejem. PS. To wszystko kłamstwo. Chciałem ci uświadomić, że na świecie są gorsze rzeczy niż wpiernicz, który ci spuszczę, jak wrócisz do domu. Z niecierpliwością czekam na ciebie, tata.